To kolejny dzień wycieczki. Odwiedzamy monaster Baczkowski, drugi co do wielkości i ważności klasztor w Bułgarii. Został on założony w 1083 roku przez Gruzina Grigoła Bakuriani i pierwszymi mieszkańcami byli mnisi gruzińscy. Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej. Cerkiew Świętych Archaniołów Michała i Gabriela datowana na XII wiek. Wejście do Cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej wybudowanej w 1604 roku. Kopia ikony Trójrękiej Matki Bożej. Drewniany ikonostas pochodzi z XVIII wieku. Dwie centralne ikony w ikonostasie są z 1793 roku. Wnętrze jest pokryte wizerunkami świętych i scenami z życia męczenników. Freski zostały namalowane w 1850 roku przez Joana Mosko. Zabudowania wokół klasztornego dziedzińca. Mural panorama z połowy XIX wieku na zewnętrznej ścianie refektarza. Monaster na starych zdjęciach. Monaster na obrazach z różnych okresów.